Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek z gry Raft. Dzisiaj chciałbym sobie co nieco powytwarzać tych tutaj jakichś narzędzi, jakichś urządzeń, gdyż ostatnio sobie nagromadziłem całkiem sporo przeróżnych tam materiałów i tak dalej, więc myślę, że czas najwyższy zrobić z tego jakiś użytek. Czekajcie, najpierw to ja tutaj co nieco poumieszczam w tych skrzyniach, bo kończy mi się miejsce, czy to w skrzyniach, czy w ekwipunku. Co chciałbym dzisiaj stworzyć tak może w ogóle? Mam, słuchajcie, oto na oku, czyli butlę z tlenem. Już na wszelki wypadek, na przyszłość, jak na jakąś wyspę się natknę, żeby móc dłużej nurkować. A także chciałbym stworzyć odbiornik oraz antenę. Oczywiście o ile będę w stanie to dzisiaj zrobić. Jak dam radę, no to zrobię. Jak nie, no to kiedy indziej się to zrobi. Moment, ustawię sobie jakoś żagiel w ten sposób. Chyba jestem dobrze ustawiony do kierunku płynięcia tych sieci. Tych śmieci znaczy. I będą mi one wpadać tutaj w sieci. Aha, dobra, mam pełen ekwipunek. Dobra, to momencik. Potrzebuję więcej tych pnączy. Tych glonów znaczy się. Nie tych plączy, tych glonów. Muszę więcej przetopić w tym piecu. Bo potrzebuję tej mazi. Do zrobienia tej... Gdzie to jest? Tej butli z tlenem. Plastik to się zaraz złapie, ale trzeba jeszcze stworzyć najpierw pustą butelkę. To zaraz. Momencik. Tutaj pomieszczam rzeczy, których nie potrzebuję. W chwili obecnej przynajmniej. Tych ryb też nie potrzebuję. Mam ich naprawdę sporo. Na razie na brak jedzenia na to nie mogę narzekać. No szybciej niech to się przetapia. Muszę tutaj szybko robić te rzeczy. Dobra, jest jakiś plastik. Muszę jeszcze jeden jakiś plastik dorwać. Nie wiem, czy zdążę je złapać, ale może się uda. Dobra, mam jeden plastik. O, rekin już chyba tutaj tylko czeka. Tylko czeka, ja się odwrócę, żeby zaatakować. On się nigdy nie odczepi. Dobra, to otworzymy najpierw, gdzie ona kurde była. Pustą butelkę. I jeszcze teraz nie mogę stworzyć tej butli z tlenem, bo potrzebuję plastiku oraz mazi z pnącza. Dobra. To ja poczekam, aż mi się tutaj nałapią plastiki, aż mi się tutaj przetopi ten glon na mazi. W międzyczasie może sam sobie coś innego porobię. Na przykład zetnę tą palmę i sobie zaraz tutaj znowu ją zasadzę. Trochę desek i liści na pewno się przyda. O proszę, nasiono. Jeszcze trzeba podlać, ale na szczęście wodę mam. Okej. Mam kolejnego ugotowanego suma, zacznę już piec kolejnego. Ale może najpierw sobie zjem tego arbuza, żeby już mi miejsca tutaj w ekwipunku nie zajmował. Co do wody, to kończy mi się powoli. No ale dobra, jeszcze mi starczy ta, co mam. O, moment. Trzeba plastiki złapać. Nie mówcie, że teraz zaatakuje. No już myślałem, kurde, ten rekin to naprawdę... Ile te moje życie na tej tratwie byłoby prostsze, gdyby nie ten skurczyby, który co chwilę mnie atakuje. I nigdy nie odpuści. O, beczka, moment, złapię jeszcze beczkę. No nie, ale złapałem beczkę, dobra. Dobra, już palto licho. W sieci się tutaj będą te rzeczy łapać. Dobra, ja tutaj przetapiam dalej. I teraz tak, co ja potrzebuję, żeby stworzyć ten odbiornik? Pisaliście wielokrotnie w komentarzach, że on sprawia, że widzimy, gdzie są wyspy. I to jest, po pierwsze, no to jest trochę ciekawe, ale wiecie, nie jest problem z dostrzeżeniem tej wyspy, ale wcześniej można sobie po prostu ustawić żagiel na przykład. Ja sobie, wiecie, buduję to głównie dlatego, że mogę, po prostu chcę sobie tutaj wybudować wszystko, co się da, więc czemu nie? Bo trzeba zrobić tak, i odbiornik, i antenę. Potrzebuję zawiasy, głównie układ scalony, śruba. Dobra, to wszystko powinienem mieć. Śrubę zresztą zaraz sobie stworzę. A patrzcie, jak klikniemy tutaj plusik, to możemy stworzyć. Nawet tego wcześniej nie zauważyłem. Dobra, gdzie jest ten układ scalony? Czego ja potrzebuję, żeby mieć układ... Ło! A on co, pogrzało go? Środek tratwy mi atakuje. No takiego cuda to jeszcze nie widziałem. To chyba musi być jakiś błąd. Przecież on nie powinien móc tak robić. Kurde, jeszcze mi tutaj prawie zepsuł to do uzdatniania wody. Kurde, jak to naprawić? Coś mi tu nie idzie naprawianie, czekajcie. Nie mogę tego w... O, dobra, nie. Czemu tego się nie da naprawić? Przecież mam deskę. O, dobra, już się naprawiło.
O, skurczybyk, to teraz mi trochę strachu narobił. Nie wiedziałem, że on może w ten sposób zaatakować. Co za kurde upierdliwy rekin, to jest po prostu masakra. Okej, muszę się otrząsnąć po tym nagłym ataku. Gdzie jest ten układ scalony? Tu jest układ scalony. Potrzebuję też maź z pnącza. No do czego niby? Nieważne, sztabka miedzi. A, gdzieś tu chyba miałem trochę miedzi. Tu jest miedź do przetapienia. Do przetopienia. Chyba wcześniej miałem jeszcze jakąś sztabkę miedzi, czy nie? Czy już ją do czegoś zużyłem i po prostu... Może ją do czegoś zużyłem i najzwyczajniej w świecie już zapomniałem. O, czekajcie, jakieś plastiki. Potrzebuję ich całkiem sporo, więc łapię co nieco. Dobra, jak przetopię tego glona, to przetopię trochę tej miedzi, żeby sobie antenę stworzyć. Tych to muszę też te odpadki łapać. W sensie nie łapać, no bo nie mogę. Beczki, o, czyli trzeba łapać beczki. O, patrzcie, tam jest tratwa. Kurde, że jej nie założyłem wcześniej. Szybko, zwrot żagla w tą stronę. A, może jeszcze ją dogonię. Ten żagiel to jest naprawdę przydatny. O wiele lepiej niż działa niż to wiosło, które było wcześniej. Kurczę, może uda mi się dopłynąć. Czekajcie, muszę złapać beczuszkę, może tutaj będą te odpadki. Nie ma odpadków, dobra, może będą na tej tratwie odpadki. A jak nie, to trzeba będzie nurkować i pod wyspą szukać odpadków. To może dzisiaj nie stworzę tej anteny. Kurde, lipa by była. Mam miejsce w ekwipunku? Dupa, nie mam za dużo nawet miejsca w ekwipunku. Muszę co nieco tutaj pochować. Bo może sporo rzeczy być. O, tutaj na tej tratwie. Nie, 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 kurde. Nie w tą stronę, w tą płyń. No goń tą tratwę. Dobra. Chyba mogę wskakiwać. Jest, dobra, odpadki, zawias i kamień. Nie za dużo, ale... O, jeszcze mnie rekin dziabnął. Nie za dużo, ale może być. No i od razu zatonęła. Szkoda, ładna tratwa była, ale moja lepsza, moja większa. Dobra, tutaj gdzieś schowałem. Coś ja tu schowałem. Nie, dobra, gdzie to? A, tu jest, dobra, tu jest ta miedź, okej. I ją teraz muszę przetapiać. No właśnie, lipa z tymi odpadkami, ja... Powinienem trochę więcej ich pozyskać, jak wtedy byłem na wyspie. Bo te beczki to... Słabo z tymi beczkami, jak widzicie, mało tu ich płynie. Dobra, trzeba... A, o, właśnie, żagiel, bo... Płynąłem w złą stronę, dobra, już tutaj żagiel sobie ustawię w ten sposób. Żeby te śmieci mi tutaj się pojawiały. No. Teraz po prostu poczekam, aż więcej tych odpadków będę mieć i aż to mi się wszystko poprzetapia. Mam jeszcze sporo ogólnie metalu do przetopienia. Momencik, mam też trochę tej mazi. Mogę już stworzyć... Mogę stworzyć butla z tlenem. Dobra. Tylko... Jak ją się napełnia? To jest dla mnie ciekawe. Czy za każdym razem muszę tworzyć nową? Żeby uzupełnić w niej tlen, czy wystarczy, że wiecie, się wynurzę? Ją się tu zakłada, okej. Nie wiem, słuchajcie, tutaj też można płetwy, ale nie potrzebuję chyba na razie tych płetw. W przyszłości się te płetwy stworzy i tyle. Na razie butla, nie wiem jak ją później tym tlenem napełniać. Wiecie co, aż sobie rekin gdzieś tam popłynął. O, widzę, że teraz ma sporo tego tlenu. Powoli się on zużywa. I się uzupełnia, dobra, czyli chyba ta butla... Nie a może... Dobra, wiem już chyba o co chodzi. Ten zielony pasek to chyba nie jest poziom tlenu, tylko zużycia. Jak za dużo jej będę używać, no to wtedy się zużyje, jak każde narzędzie w tej grze. Dobra, może to o to chodzi. Może i tak. Ja bym sobie tutaj trochę zrobił słodkiej wody, bo już mi się kończy. O, to jest fajne na tym grillu, tym większym, że możemy piec więcej niż jedną rybę i to jest spoko. Mogę jeszcze jedną pożyć? O, jeszcze jedną, aż trzy. Te makrele, no to tylko jedną, bo ona jest spora jednak, ale... Inne to mogę tworzyć aż trzy, dobra. To gdzie jest ta antena? Nie, najpierw układ scalony. A, to muszę przetopić te pnącza. Kurczę. Jest trochę roboty z tym przetapianiem. Może skorzystam z okazji, co nieco tutaj tratwę mi rozbuduję sobie. Chociaż nie wiem, czy chcę tracić te odpadki. Te, w sensie te plastiki. A nie, dobra, one się złapią, dobra. To, a też mam ich strasznie mało. Kurczę, te, muszę kiedyś te swoje sieci powiększyć znacząco, bo... O nie, pięknie. O kurde, rekin zaatakował. A ja zapomniałem, że dzidę miałem stworzyć. To jest łuk. A łuk mam przecież, kurde.
Ja zapominam o tym łuku. Mogłem go ustrzelić, ale... Dobra, stworzę tą dzidę. Potrzebuję liny, dobra, no to... A muszę stworzyć metalową? Nie, dobra, stworzę może tą drewnianą. Tworzymy linę. Okej, teraz już mnie ten skurczybyk rekin nie zaskoczy. Nie ma takiej opcji. No kurde. Coś teraz mi nie za bardzo idzie łapanie tych śmieci. Czemu tutaj mi... O, dobra, tutaj jakiś plastik sobie wpadł. Okej. No i zużyję to, żeby naprawić tą tratwę. Nie. Słuchajcie, chyba dzisiaj tej tratwy to ja nie rozbuduję za bardzo. Potrzeba naprawdę sporo tego plastiku. Drewno nie jest problemem, jak się dostanie człowiek na wyspę, łatwo je w ten sposób zdobyć. Albo sobie tutaj, o, palmę też mieć własną. Gorzej z plastikami, trzeba ich sporo łapać. Spróbuję tą beczkę może złapać. Dobra, jest. O, były jakieś odpadki metalowe. I proszę bardzo, kolejna beczka. Surowy burak. Ja tu gdzieś mam buraki, to je zestakuję. Czekajcie, gdzie tutaj były buraki. Już nie pamiętam, w której skrzyni mam co. Okej. Mogę stworzyć ten układ scalony w końcu, czy nie? Mogę, dobra. A nie, czekajcie. Houston, mamy problem. Ja chyba jeszcze tej baterii przecież potrzebuję, bo ona jest do zasilania urządzeń elektrycznych. A jakby nie patrzeć, taki odbiornik, no to raczej takim jest. Aha, dobra. To jednak... O, wyspa, proszę bardzo. Jednak dzisiaj chyba tego nie zrobię. Ale natrafiłem na kolejną wyspę. W ogóle na ten odbiornik i na to wszystko to może mi nie starczyć nawet tych metali, więc... Miałem sobie na chwilę obecną odpuścić trochę te wyspy, ale... Kurczę, patrząc na to, jak ja tutaj cierpię na brak materiałów nadal, to może jednak nic z tego odpuszczenia sobie wysp. Kurczę, może i tak. Dobra, to spróbuję jakoś na tą wyspę wpłynąć. Odpowiednio muszę żagle manewrować. Ale wiecie, to, że ja do niej dopłynę, to jest połowa sukcesu. Na nią jeszcze trzeba wejść. I tu! Czasami jednak z tym jest problem. Bo te wyspy nie mogą być jakieś niskie, płaskie. Nie, muszą być kurde wysokie i także się nie da na nie wejść. Ło, kurde, spadłem. Szybko, szybko spadłem. Trzeba kurs skorygować. O, w ten sposób. Dobra, zaraz opuszczam kotwicę. Dobra, jestem. Opuszczamy kotwicę. No i voilà. Wyspa. Ej, co jest? Przecież opuściłem kotwicę. Czemu to mnie aż tak ściąga? O, tu sobie mogę wskoczyć. Bez problemu. Mogę sobie ściąć palmę. Nie, moment, nie ścinam jej. A może... Uda mi się wskoczyć? Wątpliwe to jest bardzo... No i już spadłem. Nie, nie uda mi się z tej palmy wskoczyć. Jestem na samym jej czubku. O kurde, no próbuje człowiek wziąć rozpędu, ale... Nie, nie wskoczę tam z tej palmy. To ją ścinam i mam po prostu drzewo, o, liście, kokosy. No to mnie wkurza bardzo w tych wyspach. Żeby się tam dostać, to musiałbym może tutaj jakieś schody wybudować. Ale to nie wiem, czym się dzisiaj chce to robić. Nie, słuchajcie, jak schody to wybuduję, to... Teoretycznie powinienem się tam dostać, tylko wiecie, czy warto? Może warto, co nieco tam może być. Oby nie kwiatki, bo już kwiatków tam mam dużo. Ale drewno, drewno to jest jednak coś, co warto mieć. Plus... O kurczę, sztabka miedzi. Mam pełen ekwipunek. Plus na pewno warto mieć... trochę... jakichś metali, które wydobędę... spod wody. I tych odpadki, i te odpadki metalowe też, a teraz mam butle. O, to dobrze się składa. To w następnym odcinku kolejne plądrowanie wyspy. Dzisiaj już mi się nie chce, bo muszę stworzyć jeszcze tą przynętę na rekina. Nie, dobra, dzisiaj sobie odpuszczam to plądrowanie wyspy. Zobaczmy, co muszę mieć, żeby tą baterię. Sztabka miedzi, plastik, odpadki. Okej, dobra, to już praktycznie mogę zrobić.
Co jeszcze mogę zrobić? Czekajcie, czekajcie. Gdzie to jest? O, antena. Śruba, potrzebuję śruby. A tu układ scalony. No, problem jest z tymi układami scalonymi. Śrubę chyba mogę zrobić. Nie pamiętam, czego ona wymaga, tylko sztabka metalu. A dobra, to mam tego, można powiedzieć, pod dostatkiem. O, dobra, wywalę może tego buraka i tyle. Gdzieś tu miałem, kurczę, też ziemniaki. O, jest ziemniak. Tutaj jest kokos, mimo iż tutaj też. Ja muszę bardziej ogarniać tutaj i stakować te wszystkie swoje itemy. Moment, gdzie był ten burak? Tu są buraki, dobra. Dobra, dalej przetapiamy miedź, bo tego potrzebuję. Śrubę już stworzyłem, tak? To gdzie jest ta... To najpierw, nie, moment, najpierw stworzę tą baterię. O, właśnie. Ona też się zużywa, kurde. To lipa trochę. Układ scalony, no to na razie nie mogę. No to rozumiem, w pełni to rozumiem. Co jeszcze tutaj miałem? Odpadków nie mam zaś, kurde no. Ale dobra, muszę jeszcze trochę tej mazi z pnącza też wytworzyć. O, i plastiku nie mam. Ło, moment, bo zaraz tutaj z głodu umrę. Na szczęście mam pyszną rybkę pod... no, na wyciągnięcie ręki. Tutaj są jeszcze jakieś ryby ugotowane, to niech sobie będą. No, no brakowało, bym serio tutaj przez przypadek, bo się zająłem innymi rzeczami, bym umarł z głodu. No, brakowało. Wiecie co, dziwi mnie, że ten rekin jeszcze mnie teraz nie atakuje, ale coś czuję, że zaraz to zrobi. Okej. Serio, dziwi mnie, że ten rekin nie zaatakował ponownie, a nie zabiłem go chyba, nie? Czy może ja go zabiłem? A znowu tego nie zauważyłem. A nie, tutaj zaatakował. Jak byłem zajęty robieniem czegoś innego. O, super, nie mam plastików. Plastiki są tam. A jak jest wyspa, no to wiadomo, że tutaj te śmieci nie płyną. No to Houston, mamy problem. Nie jestem w stanie na razie tej tratwy odbudować. Dobra, jak już mam zamiar nurkować, to trzeba będzie oczywiście zrobić przynętę na rekina. Czyli trzeba będzie co nieco ryb tutaj nałapać i wtedy mu tą przynętę zrobić. I wtedy się będzie nurkować. Może też te schody wybuduję, żeby się tam jakoś dostać na tą wyspę. Może będzie warto. Nie wiem, jeszcze się zobaczy. Coś te ryby dzisiaj... O, surowokoń. No kurde, wyleciał mi, bo mam pełen ekwipunek. Co by tutaj wywalić z tego ekwipunku na szybko? No nic tutaj nie jest, kurde, do wywalenia. Wszystko przydatne rzeczy. Okej, podnoszę szybko tego surowego konia, przyda się do zrobienia przynęty. No, tam jest ten rekin, dobra, dalej się na mnie czai. Zaraz ci rzucę przynętę, w następnym odcinku, w sensie rzucę ci przynętę. Sorry, że jesteś głodny, ale musisz poczekać do następnego odcinka, okej? Dobra, to daj mi teraz spokój. No dobra, słuchajcie, myślę, że w tym materiale to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam, cześć.